Marsz Pola Nadziei jest takim pewnego rodzaju naszym manifestem mieszkańców, młodzieży, ale też osób starszych, które spotykają się tutaj z nami i w jakiś sposób pokazujemy, dlaczego tu przyszliśmy. A przyszliśmy tak naprawdę dlatego, żeby wspierać nadzieją chorych, ciężko chorych pacjentów z chorobą nowotworową. Hospicjum tak naprawdę codziennie odczuwamy na naszych barkach ciężar poważnej i powiedziałabym trudnej jednocześnie opieki, ale właśnie takie spotkania z ludźmi, którzy po pierwsze przebrali się, to pokazuje, że i z roku na rok faktycznie te eksponaty, czy też te symbole są coraz bardziej wyraźne, to pokazuje, że każda z tych osób musiała zastanowić się chociaż przez chwilę, po co tu przyszła, bo chociażby przebierając się, to pewnego rodzaju jest to gest, no właśnie zrzeszania się, pokazywania nadziei. Oczywiście ta nadzieja, ktoś powie, może być trudna do pokazania, czy może być trudna do wyeksponowania, ale tutaj chodzi o to, że tak naprawdę na co dzień każdy pacjent, który przebywa w swoim domu, czy też u nas na oddziale, to jest osoba, która właśnie, której nie możemy zabrać tej nadziei, ponieważ mimo ciężkiej choroby, wielu objawów, które dzisiaj możemy leczyć, ponieważ jest możliwa farmakoterapia, jest możliwe wsparcie, ale właśnie ta obecność każdego dnia jest tak ważna. Dlatego zapraszamy dziś na marsz, ale zapraszamy też każdego dnia do hospicjum. Mamy otwarte drzwi i każdy może być wolontariuszem, każdy może właśnie tą nadzieję, tą radość wiosenną wnosić do domu pacjenta, ale również w oddziale.